Dziękuję. Thank you very much, Magda and Rapax and all your colleagues. Thank you for inviting me here. It's been an amazing weekend. And I'm really looking forward to telling you a bit more interesting Roman history. Witam wszystkich, dziękuję Magdzie i Legionowi Rapax za zaproszenie. Wyczekuję, żeby powiedzieć Wam więcej o historii Rzymu. And the legionaries probably don't want to hear this, but I'm going to focus on two big defeats for Rome. Legioniści prawdopodobnie nie chcą o tym słuchać, ale dzisiaj będę mówił o porażkach starożytnego Rzymu. So, despite my appearance, I am actually a veterinarian. There's the proof. I worked as a veterinarian for 16 years before I became an author. And now I've been an author for full time for 10 years. Pomimo mojego wyglądu byłem kiedyś weterynarzem, czego potwierdzeniem było zdjęcie. Pracowałem jako weterynarz przez 16 lat, a od 10 lat jestem pisarzem na pełen etat. What's really exciting about Znak is that they bought all my books in one go. No one in my I have been sold in 13 countries and no publisher except Znak has ever bought them all. So it was a real a big expression of trust in my books. So I'm very grateful. This is the one that's out at the moment, and they're able to publish them really fast because they've got 11 of them to publish. So thank you, and I hope you enjoy reading some of them. Znak wydał wszystkie moje książki jako jedyne wydawnictwo. Moje książki były wydane w 13 krajach, ale żadne wydawnictwo nie kupiło od razu wszystkich książek, za co jestem bardzo wdzięczny. So I know most of you are too young to remember the communist times, but I was talking with Magda. I told her that I had no TV when I was growing up, and she was saying that it was common, perhaps for only one family within a few houses to have a TV, and everybody used to go to watch TV in the one house that had it. But I was like that too, but not because there weren't TVs. My parents decided no TV because we grew up in Africa to start, and so because I had no TV, I had to be interested in something else. Kiedyś nie miałem. Większość z was jest za młoda, żeby pamiętać czasy komunizmu, kiedy było tylko jeden telewizor na kilka domostw, tak wspominała Magda. Natomiast ja również, jak bym powiedział, nie miałem telewizora, ponieważ dorastałem w Afryce. So I used to go to my local library, and by the age of 12, I had read all the books in the children's library. And I went downstairs to the adult library and I started reading the books there. I used to read sometimes 6 books a week. Więc chodziłem do lokalnej biblioteki, żeby jakoś spędzać czas wolny. Do 12 roku życia przeczytałem wszystkie książki z działu książek dla dzieci i później sięgnąłem po książki z działu dla dorosłych. Czytałem czasami do 6 książek na tydzień. So you might think it's strange that I didn't go to study maybe English or journalism in university, but I love animals and my father is a veterinarian, so I went and I did that. But I had this big thing in my head, I really wanted to travel. So in 1997, I decided to follow some of the ancient Silk Road, which leads between the Mediterranean and China. Moglibyście się zastanawiać, czemu nie studiowałem angielskiego albo na przykład dziennikarstwa, ale zawsze kochałem zwierzęta. Mój tata też był weterynarzem i moim marzeniem było podróżowanie, więc w 1997 podążyłem legendarnym szlakiem jedwabnym, który rozciągał się od Morza Śródziemnego aż do Chin. So I took $3,000 in cash, because there were no ATMs, no places to change money, really. $3,000 in cash, and I flew to Iran, and I went through these countries here, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, China, and into Pakistan for 3 months on my own. Sometimes I didn't see another Westerner for 2 or 3 weeks, and I was always quite scared I would be robbed, because if I was robbed, I had no money at all. And back then, $3,000 was the equivalent of maybe 10 years wages for a lot of the people in the areas I was in. Zatem wziąłem $3,000 w gotówce, bo nie było wtedy bankomatów ani miejsca, żeby nawet wymienić pieniądze. Wybrałem się szlakiem jedwabnym i podążyłem przez Kirgistan, przez Turkmenistan, Uzbekistan, Chiny i Pakistan.
Byłem 3 miesiące sam, czasami nie widziałem nawet żadnych mieszkańców zachodu przez nawet 3 tygodnie. Bałem się, że będę okradziony, bo gdyby to się stało, nie miałbym żadnych pieniędzy. A to odpowiadało 10-letniemu wynagrodzeniu wtedy. So in the desert of Turkmenistan here, which is a very, very long way from the Mediterranean, there's a ruined city called Merv, and it is enormous. These are some of the buildings. You can see how big they are because of the size of the camels. And in 1200 AD, after Christ, it had 1 million people living in it, until the Mongols came, and they killed everybody. Na pustyni w Turkmenistanie znajduje się miasto-państwo, znajdowało się miasto-państwo zwane Merv. Miało ogromne budynki, było zamieszkane przez 1 milion mieszkańców do 1200 naszej ery. Dopóki nie przyszli, nie miał miejsca najazd mongolski, kiedy to wybito wszystkich mieszkańców. So I was standing there in 45 degree heat and I read one line in my guidebook and it said there were Roman soldiers here in 53 BC. And I remember thinking that the sun had made me crazy, because how could Romans come to this place, which is, I think it's about 2,500 kilometers from the Mediterranean. Stojąc tam w 45 stopniach, zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że dotarli tam w 33 przed naszą erą rzymscy żołnierze, w miejscu, które było oddalone aż 2,5 tysiąca kilometrów od Morza Śródziemnego. So I got back to the UK where I was living and I looked up the Romans invading the Middle East and I found that it was true. In 53 BC, before Christ, Marcus Licinius Crassus, this man here, a Roman politician, led a huge Roman army deep into the desert in modern day Turkey, Iran, and well, I'll tell you more in a second, but he suffered a huge defeat. Po powrocie do Wielkiej Brytanii sprawdziłem to i okazało się, że to była prawda. W 33 roku przed naszą erą miała miejsce inwazja Imperium Rzymskiego na te tereny. Marek Licyniusz Crassus wyprawił się tam i zaatakował tereny dzisiejszej Turcji i Iranu. So just a little bit of history about first century BC Rome, the century before Christ in Rome. The Roman Republic was becoming very weak for many, many reasons. And politicians, Crassus was one, and Julius Caesar, everybody knows his name, and Pompey Magnus, Pompey the Great. These three men were some of the politicians who were becoming extremely powerful and starting to control the Republic. W pierwszym stuleciu przed naszą erą pozycja Rzymu znacznie słabła, głównie przez polityków. I ta trójka polityków, właśnie Marek Licyniusz Crassus, Gajusz Juliusz Cezar oraz Pompejusz Wielki, zwany Wielkim, dochodzili do władzy i zyskiwali na popularności. And the way that you made yourself popular with the public 2,000 years ago, and you could argue it still happens today, was to fight a war. You would say, you're the military, I'm the politician, I'm going to get an army, and I'm going to go and invade somewhere. And when I invade that place, Julius Caesar invaded France, Gaul, and I kill loads of Gauls, I will come back to Rome and have a triumph, which is where the word comes from. You have a big parade, and you go, look at me, I'm amazing, I did all this for Rome. And all the people would go, yeah, you're amazing. So you get to write your own propaganda. This is what Julius Caesar did in Gaul. Sposób, żeby stać się sławnym 2000 temu, a także czasami i dzisiaj, jest po prostu wszcząć wojnę. I tym właśnie rozumowaniem kierował się Juliusz Cezar, kiedy to zdecydował się zaatakować Francję i Galów. Pomyślał po prostu, że wyprawi się tam, zabije mnóstwo Galów i będzie nagrodzony, kiedy wróci do Rzymu. Wszyscy będą wiwatować i cieszyć się. So Julius Caesar was an absolutely exceptional general, and everybody agrees with that, I think. Pompey Magnus was also a fantastic general. He fought a big war in North Africa, and he also helped to crush rebels against the Republic in Spain.
They were both very good generals. Crassus was not a general. He was a very, very, very rich man who wanted to be as good as Caesar and Pompey. Obu tych panów, zarówno Cezar, jak i Pompejusz, było świetnymi dowódcami. Pompejusz walczył w północnej Afryce, a także pomagał rozwiązać problem rebeliantów czy buntu w Hiszpanii. Natomiast Crassus nie był generałem, był po prostu bogatym mężczyzną, który aspirował do podobnej popularności, podobnej pozycji w społeczeństwie. And it's worth mentioning just briefly one of the ways that he became very rich. Rome at the time was mostly built of wooden buildings. And they were sometimes up to 5 stories tall, and the streets were very narrow, maybe 3 meters wide or 4 meters wide. When a fire happened, it spread really, really quickly. There was no fire brigade. So you know what happened when the fire starts to spread? Huge areas of the city would burn. Ciekawym też będzie wspomnieć, w jaki sposób Crassus stał się bogaty. Wcześniej w Rzymie budowano budynki tylko z drewna, czasami nawet po 5 pięter. Ulice nie były zbyt szerokie, miały 3 do 4 metrów. Nie było także systemu straży pożarnej. Także podczas wybuchu pożaru ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i niszczył wiele budynków. So Crassus had his own fire brigade. And what they would do is, you're standing there and your business is burning to the ground. And Crassus would arrive with 50 men with long sticks with hooks on them, and you can pull down the buildings on either side and save this man's business, which is 20 meters down the street. And you're saying, please save my business, save my business. And you go, okay, but you're going to sell it to me for 10% of the price. And you're going, you're watching your business about to burn down. So this is a scene, Crassus buys it for nothing practically, but 10% of your entire business is better than nothing. So this is how the ancient sources tell us he became a multimillionaire. Więc Crassus padł na pomysł, żeby założyć własną straż pożarną i w ten sposób właśnie dorobił się fortuny, gdyż ratował on biznesy właścicieli rzymskich. Podczas pożaru pojawiał się z 50 pomagierami i ściągali oni budynek, ratując to, co się da. Następnie oferując odkupienie tych płonących i prawie zniszczonych biznesów za raptem 10% ich wartości. Także właściciele często się to decydowali, licząc się z tym, że zarobią chociaż coś. So don't worry with the map. You don't need to read all the names. This is the Parthian Empire. This is where Crassus decided he would invade. It was an empire that existed before the Persians. Sorry, after the Persians, I should say, but before the Sassanids. So they were different to these people. To jest imperium, ta mapa przedstawia imperium Partów, które istniało kiedyś, nie musicie je całe zapamiętywać. To właśnie tam zdecydował się wyruszyć Crassus i istniało ono po Persach. So you can see, this is the town called Carrhae, where the main battle took place. And there is Merv, where I showed you the picture. So Crassus marched from the coastline inland in 54-53 before Christ, and he had 7 legions with him, about 30,000 men. Także Crassus wyprawił się w stronę Imperium Partów, wyruszył z wybrzeża w głąb, w 54 do 53 roku przed naszą erą, miał 7 legionów. And this is what the legionaries looked like at the time. So the plated armor, the lorica segmentata, which the Rapax guys will tell you about later, that wasn't being used yet. It was the mail, like this, which is still very good armor. And their shields were different. You can see they're curved top and bottom, but they were still extremely good soldiers. Na załączonym obrazku widzicie, jak wyglądali legioniści z tamtego okresu. Pancerz płytowy, który widać na naszym legioniście, nie był jeszcze wtedy używany. Były używane wtedy kolczugi. Również tarcze się różniły, jak było widać na załączonym obrazku, ale nadal byli to świetnie wyszkoleni żołnierze. Unluckily for Crassus, the men that he was fighting, the Parthians, they only had 10,000 soldiers. So 10,000 against 30,000, I think. Whoa, the Romans are definitely going to win. But the 10,000 Parthians
were all on horses. 1,000 of them were like heavy knights, believe it or not. In 53 BC, the Parthians had guys like this, looking like medieval knights. Partowie mieli tylko 10 tysięcy żołnierzy, natomiast Rzymianie mieli ich 30 tysięcy. No, wydawałoby się, że jest to oczywista wygrana Rzymu. Jednakże zdecydowana większość z nich używała koni, z czego 1000 było ciężko zbrojnych. Tak jak było widać na załączonym obrazku, tak wyglądali wtedy żołnierze partyjscy, co przypominało średniowiecznych żołnierzy, rycerzy z Europy, przepraszam. But the primary soldiers were what you call horse archers. And these were men that were trained from the age of about 4 years old. Their saddles were like cowboy saddles, so very hard to fall off the horse, which means you could let go of the reins to use your bow with two hands, and they were able to shoot backwards like this as they rode away from the Romans. So they drove away the Roman cavalry, and then they rode around the Romans like Indians against cowboys for the whole day. Większość partowie używali też łuczników na koniach, łuczników konnych, którzy byli trenowani od 4 roku życia. Mieli bardzo wygodne siodła, przez co nie musieli cały czas sterować koniem, tylko mogli trzymać łuk obu rącz. I stosowali oni manewr następujący, uciekając od żołnierzy rzymskich, ostrzeliwali ich strzałami do tyłu i tak okrążali ich, powtarzając czynność. And the bows that they used, they're very small. You probably know them from Hungary. The Huns use them, the Mongols use them, and also the Parthians. They are what are called in English a compound bow, made of three things: wood, bone, and sinew. And they are as powerful as a heavy competition bow that you would use in the Olympics today. They can penetrate the shield and the armor. And that's what they did. They killed 20,000 Roman legionaries in one day. Łuki, które używali partowie, były małe. Używali również Mongołowie czy Hunowie. Były to tak zwane łuki kompozytowe, które składały się z trzech elementów. Ale były tak potężne jak na przykład dzisiejsze łuki stosowane na igrzyskach i mogły wtedy przebijać pancerz. W jeden dzień Partom udało się zgładzić 20 tysięcy rzymskich żołnierzy. And the reason I got the picture of the camels is because the Parthian general, very cleverly, he had 1,000 camels about, let's say, 1 kilometer back from the battle line, and all they were carrying was arrows. So when his men ran out of arrows, they just rode back, filled up their quivers, and rode back to the Roman legionaries, who couldn't do anything. They literally just stood there and died. So it was a complete slaughter. And at the end of the day, Crassus was dead, he had his head chopped off, and the Parthians took 10,000 Roman legionaries prisoner, and they marched them to Merv, which is the whole point of the story. Jeszcze kolejnym ciekawym pomysłem Partów był fakt wykorzystania wielbłądów, które widzieli Państwo przed chwilą na załączonym zdjęciu. Mieli ich 1000, mniej więcej kilometr od miejsca walki i jedyne co, po co były te wielbłądy, to po to, żeby przechowywać strzały. Więc łucznicy, kiedy skończyły się strzały, wracali do wielbłądów, napełniali kołczany i wracali na pole bitwy. Była to po prostu rzeź Rzymian, którzy nie mogli zrobić nic. Crassus zginął, stracił głowę, 10 tysięcy jeńców zostało zabranych do miasta państwa Merw. And this is just an image, an artist image of perhaps the final stand of Crassus' soldiers when the Parthians sent in their heavy cavalry and just smashed them apart. You can't really do much against a man with a 5-meter lance wearing full armor when you're dressed like, you know, like a legionary. To był artystyczny obrazek przedstawiający prawdopodobnie ostatnie starcie i ostatnią próbę linii ochrony Crassusa. No, siłą rzeczy nie można było nic zrobić przeciwko ciężkozbrojnemu z 5-metrową lansą. So that was the book that I wrote, the first book, The Forgotten Legion, which was became a trilogy about some of the men who were marched to Merv and maybe what happened to them, and was it possible that they could get down to the coast of India and maybe get back to Egypt and then Rome. That was my first three books.
Także to było omówienie mojej książki Zapomniany Legion, która opowiadała losy właśnie tych żołnierzy, którzy prawdopodobnie, nie wiemy tego na pewno, dotarli na przykład do Indii albo wrócili z powrotem do Egiptu czy do Rzymu. Perfect, thank you. So then I decided what other amazing period of Roman history could I write about, because I like stealing the best moments, and I thought, why not write about Hannibal, one of the most famous generals in all military history. Teraz będę mówił o mojej kolejnej książce. Stwierdziłem, że czemu by nie napisać o jednym z najbardziej rozpoznawalnych dowódców w historii całej wojskowości, czyli Hannibalu. So he came from a city called Carthage, which you probably know is in modern day Tunisia, where the capital Tunis is. And in the 3rd century BC, before Christ, this was home to a quarter of a million people. It was way bigger than Rome. Hannibal pochodził z Kartaginy, która znajduje się na terenie dzisiejszej Tunezji, ze stolicą w Tunisie. W 300 roku przed naszą erą mieszkało tam ćwierć miliona mieszkańców i było to miasto o wiele większe niż Rzym. And Rome and Carthage fought three huge wars. Well, two huge wars and one little war. And the first one lasted for 23 years. So World War II, obviously 6 years. Imagine World War II lasting for 23. And the Romans started it with no navy, and they fought it on an island against the Carthaginians, and they won. Między Rzymem a Kartaginą miały miejsce trzy wojny. Pierwsza wojna trwała 23 lata, było to o wiele więcej niż wojny światowe, każda z nich. Rzym nie miał wtedy marynarki i wojna odbyła się na wyspie, Rzymianie wygrali. Hannibal was the son of a famous Carthaginian general who had fought in this first war. And after their defeat, Hannibal's father took him to Spain, which was a territory owned by Carthage, and there he formed his own personal army and conquered most of Portugal and Spain. Po porażce wódz z pierwszej wojny zabrał swojego syna, którym właśnie był Hannibal, do Hiszpanii, gdzie stworzyli tam własną armię i podbili Portugalię oraz Hiszpanię. And we know from the ancient sources that when Hannibal was 9 years old, his father took him to a shrine, to a temple, and he made him swear that he would never be a friend to Rome. Kiedy Hannibal, wiemy ze historycznych źródeł, że Hannibal, kiedy miał 9 lat, został zabrany przez ojca do kapliczki i zmusił go, żeby przysiągł, że Hannibal nigdy nie stanie się przyjacielem Rzymu. So Hannibal took control of his father's army when he was in his middle 20s, and in the year 218 before Christ, he was ready to attack Rome. And he started by marching up the coast. Well, he attacked a city allied to Rome in Spain, but then he marched along the coast of Spain up towards the Pyrenees mountains with the border with France. Więc Hannibal w wieku 20 kilku lat przejął kontrolę nad armią ojca i w 218 roku przed naszą erą wyruszył na północ wzdłuż wybrzeży Hiszpanii. He had with him perhaps 100,000 men and 37 elephants. Miał ze sobą prawdopodobnie 100,000 żołnierzy i 37 słoni. And just a little note, when you see them on TV, they always use the wrong elephant. The elephants that he used are now extinct. They came from North Africa and they were only 2 meters high at the shoulder, so they were only here. But if you've never seen an elephant and 37 of them charge you, you're still going to run away, even if they're only this big. Obraz słoni Hannibala przedstawiony w TV jest niepoprawny, gdyż te słonie już wyginęły. Tam ówczesne słonie używane przez Hannibala pochodziły z północnej Afryki i miały raptem 2 metry wzrostu, jednak żalał to straszny widok, widząc 37 takich słoni biegnących w twoją stronę. So Hannibal timed his attack perfectly. He knew that the Roman armies for the year, which were 4 legions, that's what they usually had, were actually fighting in Croatia. That is why he attacked when he did. And he marched into southern France. And he crossed the river Rhone, which is here, up to half a kilometer wide,
they made islands for the elephants, and the elephants jumped into the river and then swam because they didn't want to be on a floating island. And the Romans had no idea he was coming. Więc Hannibal wyczuł atak świetnie, ponieważ wtedy legiony rzymskie w liczbie 4 walczyły w Chorwacji. Przekroczył on rzekę Ron, która miała pół kilometra i użył do tego swoich słoni, które służyły jako transport przez rzekę. So remember, no cameras, no satellites, no telephones, no way of communication except I tell you, you ride on a horse. And tell the next guy who rides on a horse, who rides on a horse, or who sails in a ship. It was completely believable that Hannibal could get into Italy before the Romans realized. Wtedy pamiętajcie, że wtedy nie mieli satelit, telefonów, czy żadnych kamer, aparatów. Także innym sposobem przekazywania informacji była standardowa droga konna. Na zasadzie ja przekazuję tobie, ty jedziesz, przekazujesz komuś innemu. Także jest to bardzo prawdopodobne, że Hannibal wkroczył do Rzymu, zanim oni sobie z tego zdali sprawę. So it was really unlucky for Hannibal that when he was north of the city of Marseille, thinking of coming into the coastline, northern coastline of Italy, a Roman patrol on horses bumped into a patrol of his. Hannibalowi niestety nie poszczęściło się, gdy przemieszczał się w kierunku Italii, przy mieście Marsylia, jego patrol natknął się na patrol rzymski. So he had to make the decision, do I march into Italy on the coast, where the Romans will now be waiting for me, or do I go inland and cross the mountains when they don't know I'm coming? And he decided to go through the mountains. But it was already September, October, and by the time he started to cross the Alps, it was November. And these mountains, as you probably know, are up to 3,000 meters tall. Także Hannibal musiał podjąć decyzję, czy iść wybrzeżem, tam gdzie Rzymianie będą się go spodziewać, czy wyruszyć w głąb lądu górami. Zdecydował się na góry, ale wtedy już był wrzesień, październik mniej więcej, a zanim zaczął wspinać się z wojskiem, był już listopad. Yes. Try to imagine leading an army. His army had shrunk because of people running away, and also he left soldiers in places to protect his way back. He only had 50,000 men by now. Try to imagine leading an army of 50,000 men through those mountains. I cycled this route a couple of years ago, and there were no roads back then. So they literally had to walk and drag themselves through these very, very narrow valleys and through the rivers and everything. Wtedy armia Hannibala wynosiła mniej więcej 50 tysięcy żołnierzy, gdyż część musiał zostawić, żeby osłaniać drogę powrotną. Wyobraźcie sobie prowadzić 50 tysięcy żołnierzy przez tak trudne warunki. Wtedy jeszcze nie było dróg. Ja miałem okazję jechać tamtędy rowerem, natomiast wtedy warunki były cięższe, trzeba po prostu było iść. By the time they got to the top of the Alps, there was heavy snow, really bad weather. They didn't have the right clothing, they didn't have enough food, and they succeeded in crossing the Alps, but half his army died. Miały miejsce wtedy bardzo złe warunki pogodowe, zaczęły się opady śniegu, pogoda była ogólnie bardzo zła. Mieli problemy z jedzeniem, nie mieli dopasowanych ubrań. Połowa żołnierzy Hannibala zmarła podczas podróży. So Hannibal didn't have a bike like I did. This is the top of the Alps, 2,900 meters, 2,700 meters, and it's unbelievably horribly cold, even when you're in waterproofs. And Hannibal wasn't able to cycle 50 kilometers downhill like I was. Hannibal nie posiadał wtedy oczywiście rowerów, także nie mógł przeprawić się tak, jak ja to zrobiłem na rowerze przez te ciężkie tereny. Nawet w odzieży termoaktywnej na wysokości 2744 metrów było bardzo zimno. So he entered into Italy, his army was starving. Thousands of the local Gauls came to join him, because northern Italy was full of the Gauls lived there, not the Romans. And then the Romans obviously realized he was there, and they came to fight him at a place east of Turin, sort of 250-300 kilometers north of Rome.
Rzymianie wtedy zdali sobie sprawę w końcu, że Hannibal ich atakuje. Galowie dołączyli do armii Hannibala i w... Także zaatakowali dzisiejszy Turyn i zostali wsparci przez Galów. So this is where the river, that's where the battle took place in northern Italy. There's a statue of an elephant surrounded by a fence. I have no idea why. To miejsce, to właśnie tam, gdzie miała miejsce bitwa. Nie mam pojęcia, czemu jest tutaj posąg słonia. It was quite a good victory for Hannibal, but his soldiers didn't fight well against the legionaries, so he learned a big lesson from here. Jego żołnierze wtedy, miała miejsce wtedy bitwa, gdzie spisali się, żołnierze kartagińscy spisali się dobrze, nie mieli jeszcze doświadczenia z walką z legionami rzymskimi. So about 6 months later, a good way down into Italy, at a place called Lake Trasimene. If you're ever on holiday in Italy, go there, it's lovely, it's just full of Italians. The lake is 5 kilometers by 3, lots of nice pizzerias, you can swim in the lake. And know that this was a site of a huge battle on June the 21st, 217 BC. Także jeśli kiedyś się tam wybierzecie do tych pięknych terenów z mnóstwem restauracji, pełnym jezior w Rzymie, w dawnym Rzymie, miejcie świadomość, że tam miała miejsce wielka bitwa nad jeziorem Trasimeńskim. So we're pointing, the Romans camped here, they were trying to track Hannibal, and there's a very narrow, these are mount, well, hills here, and this is the lake. So this flat area, you can still see it today, is very, very narrow. And for some stupid reason, the Roman general did not send scouts in ahead. He didn't know Hannibal was waiting here with all his men. We wskazanym obozie znajdowali się Rzymianie, natomiast dowódca rzymski zrobił bardzo niemądrą rzecz. Nie zdecydował się wysłać zwiadowców i nie oczekiwał, że nieopodal kryją się Kartagińczycy. So this is at Lake Trasimene. These are Italian legionaries that I was at a reenactment of the battle. To są włoscy legioniści. Byłem wtedy na rekonstrukcji bitwy. This is called a carnix. It's a Gaulish trumpet. This is what the Gauls of France, northern Italy and Britain used in battle. It is made of bronze and it has a boar's head. And this up here has a tongue that moves. Na zdjęciu widać carnyx, czyli długą trąbę używaną przez Galów. Na trzonie widać pysk dzika, a także był tam język, który się porusza. It makes the most crazy, crazy sound. If you click on that link or take a picture of it and go and look, that's a YouTube link. If you go and listen to it, because they have made a modern reconstruction of the carnyx, it sounds like no trumpet. It goes zip. Like this. So imagine you're a Roman soldier walking in fog, which we know was there on this morning, walking in fog along this lake shore, when out of the fog come these guys, 20,000 Gauls, making this noise. You believe in gods, you believe in spirits, you believe in demons. You would have, as a Roman soldier, you would have been absolutely terrified. Polecam sprawdzić, wchodząc w podany link, jak brzmiała właśnie ta trąba, gdyż dokonano jej rekonstrukcji w dzisiejszych czasach, ale gwarantuję wam, że nie słyszeliście żadnego takiego instrumentu do tej pory i wydają na głos tak, jak zaprezentował Ben. I wyobraźcie sobie, że maszerujecie wzdłuż tego jeziora, gdzie miała miejsce bitwa, jest mgła, nagle słyszycie odgłosy tej trąby i widzicie 20 tysięcy Galów biegnących w waszą stronę. The Romans were driven into the lake by Hannibal's soldiers. This is a picture. And they killed each other in the lake to stop being killed by the Carthaginians. And at the end of the day, the ancient sources tell us that the lake was red because of the blood of the Roman soldiers. Także Rzymianie zostali zmuszeni do skierowania się w stronę jeziora.
I była to po prostu rzeź Rzymian. Historyczne źródła podają, że barwa wody zmieniła się na czerwoną ze względu na krew. So things got even worse for the poor Romans. About a year and three months later, in the Battle of Cannae, which was down at the bottom of Italy, Hannibal, this is an artist's depiction, Hannibal faced 90,000 Romans with only 50,000 of his men. Sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót dla Rzymu. Miała miejsce bitwa pod Cannami, które znajdują się na dole Włoch. 90-tysięczna armia rzymska stanęła naprzeciw 50-tysięcznej armii Hannibala. Hey, don't worry again if you can't read all the words. It's just an image of the battle plan, which we know from the sources. And what is amazing is that Hannibal's tactics are still taught today in military colleges all over the world. Nie przejmujcie się, że nie możecie przeczytać wszystkich nazw. Jest tam zaprezentowany przebieg bitwy. I co ciekawe, taktyki Hannibala nadal są uczone w szkołach wojskowych na całym świecie. At the end of the day, 60,000 Romans lay dead, 10,000 had been taken prisoner, and Hannibal's men were, again, this is from the sources, Hannibal's men were red with blood from head to foot. Na końcu dnia liczba ofiar żołnierzy rzymskich wynosiła 60 tysięcy, 10 tysięcy było wziętych w niewolę, a według oczywiście źródeł historycznych żołnierze Hannibala byli cali obtoczeni w krwi wrogów. So I could keep talking, but these amazing guys from Rapax want to tell you some good information about their equipment and their weapons and how the Romans used to win, because they did used to win and they did beat Hannibal. Hannibal lost at the end. So thank you very much, and I'll hand you over to Rapax. Dziękuję. Witam serdecznie. Tutaj. Dobrze, postaram się. Witam serdecznie w imieniu Legionu Rapax, w imieniu swoim, w imieniu wydawnictwa Znak, no i w imieniu Bena Gaina. Tutaj kolejność całkowicie przypadkowa. I teraz tak, ja już wczoraj troszkę mówiłem, a ja bardzo nie lubię się powtarzać, więc dzisiaj no, trochę na żywioł. Najpierw oczywiście trzeba przedstawić, także zacznę teraz prawidłowo. To jest nasz centurion, centurion Cacaius. Tutaj mamy signifera, czyli nosiciela znaku legionowego, signum postumus. Tutaj jest nomen omen crassus, tak. No i mamy właśnie, to się dobrze zdarzyło, mamy Kartagińczyka, Magusa. Także taki mówię, to jest fajny chichot historii, że razem po Pyrkonie sobie spaceruje, prawda, że z Kartagińczykiem i jeszcze Kartagińczyk nosi nasze kalendarze, więc jest fajnie. I teraz tak, proszę Państwa, w paru słowach, bo tutaj w tle, bo normalnie to powinno wyglądać tak, że leci sobie zdjęcie, film, my opowiadamy, natomiast ja sobie będę gadał, a w tle będą lecieć zdjęcia, później bezgłośnie filmy, króciutkie z Legion Rapax i trochę jeszcze powiem, jakże wygrywał, tak? Bo jednak przypomnę, że bilans mieliśmy generalnie dodatni. I teraz tak, w Legion Rapax, ja może powiem trochę autobiograficznie, przez 8 lat odtwarzałem 15 wiek rycerka. Później miałem pauzę, bo, że tak powiem, przekazywałem geny. No i później kolega do mnie zadzwonił, mówił tak, Krzysiek, jest impreza, czyli użył tak zwanych słów kluczy. No jak jest słowo impreza, to Krzysiek poszedł. I na tej imprezie poznałem właśnie ludzi z Legio Rapax. I muszę Państwu powiedzieć, no i wsiąkłem, tak? Wsiąkłem. I od tej pory rzeczywiście to mnie pochłania coraz bardziej. Warto. Legio Rapax powstał w 2003 roku w Niemczech. Od 2008 roku działamy w Polsce. W tej chwili to jest grupa już ponadnarodowa. Możemy tak orientacyjnie dla bezpieczeństwa przyjąć, że w całej Europie jest nas 300. W Polsce 100, czyli w tej chwili no, Rapax Polską stoi, tak, generalnie. No i jesteśmy rozbici na tak zwane kontubernia, nazwijmy to delegatury lokalne.
Chociaż historycznie kontubernium to była taka podstawowa jednostka organizacyjna Legionu. To była obsada jednego namiotu, 8 ludzi plus muł. Muł spał poza namiotem. Co ciekawe, nie wiemy, czy w obrębie kontuberni, czy ktoś tym dowodził, czy oni mieli jakiegoś po prostu przedstawiciela. No i później już szło kontubernia, centurnia. Ja od razu mówię, bez okularów spał widzę. Do ile? 5 minut? 7, dobrze. No to, proszę Państwa, to szybciutko i na temat. Jeżeli ktoś chce się o nas więcej dowiedzieć, można oczywiście z nami będzie porozmawiać, bo jeszcze będziemy się kręcić. Mamy materiał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można w internecie sprawdzić. Natomiast w krótkich słowach, to może ja będę, jak będę coś mówił ciekawego, to Krasus będzie prezentował. To ja może w takim razie w krótkich słowach, dlaczego generalnie Rzym był taką potęgą, że do IV wieku naszej ery, no raczej Rzym sprawiał komuś łomot niż odwrotnie. Historycy też twierdzą, że właściwie podobnej, porównywalnej siły zbrojnej świat nie wytworzył mniej więcej do XVI, może nawet XVII wieku. Więc rzeczywiście była to militarna potęga. I teraz tak, armia rzymska była wszechstronna, nadawała się i do toczenia wojen w skali megaskalowych i wojen konfliktów lokalnych o dużej elastyczności. No i to jest, Krasus przedstawia uzbrojenie legionisty właśnie druga połowa pierwszego wieku naszej ery. I to jest tak, zbroja folgowa, segmentata. Krasus lubi, on sobie poskacze, w tym na przykład teraz on coś tam porobi. To jest, słuchajcie, zbroja bardzo prosta do naprawy. Prawdopodobnie jest to wynalazek typowo rzymski, to znaczy nie mamy żadnych tak? Nie mamy... Przypomnę, dla szczęścia dla Krasusa mamy 5 minut. To jest zbroja bardzo łatwa do naprawiania. Generalnie i dość skuteczna, tylko Państwo zwrócą uwagę, że generalnie nogi mamy gołe, ręce mamy gołe. Idea polegała na tym, że od pierwszego wieku przed naszą erą Legion w dużym uproszczeniu walczył w dwóch liniach, osłaniani przez oddziały pomocnicze, później troszkę przez jazdę. I ktoś powie na mnie raz tak, czy wy się nie boicie o te ręce i to nogi, bo jak podejdę, to wam zrobię krzywdę. Jak podejdziesz? Właśnie to wszystko się opierało właśnie o ten patent, że jeżeli przeciwnik atakował, na 20, na 30 metrów lecą, jakby Legion podpuszcza przeciwnika w całkowitej ciszy, co wczoraj Ben Keynes zresztą też akcentował. Pilum to jest, ja na to mówię, broń przeciwpancerna tamtego czasu. One były specjalnie konstruowane, że po prostu wbijają się w tarczę i do dzisiaj są takie przekonania, że one się tam jakoś wyginały i tak dalej, i tak dalej. Raczej nie, jeżeli już to jednorazowo za Mariusza. One się po prostu wbijają w tarczę i rzeczywiście no, trudno atakować, no, jeżeli koleś przeżył, tak, jeżeli go minęło, trudno atakować biegnąc z badylem, prawda, przed sobą. Natomiast robiono takie eksperymenty w ramach archeologii takiej doświadczalnej. Rzeczywiście znajduje się żelazca pilum wygięte, ale to prawdopodobnie brało się stąd, że jak ten przeciwnik biegł biedny z tą tarczą, z tym badylem, to po prostu legioniści, którzy dążyli do zwarcia, pierwszą rzecz, którą robili, to mu na tego badyla nogą nadeptywali. I wtedy albo tracił tą tarczę, albo się odchylał i w tym momencie miał tak zwaną niespodziankę. Także w czasie wojen z Dakami pojawiły się wcześniej, ale później się rozpowszechniły osłony na ręce, tak zwana lorika manika. Także jest to fajne. Jeżeli Państwo widzą legionistę, gladius, miecz jest po prawej stronie, no bo z lewej strony mamy tarczę. Oficerowie, którzy nie nosili tarcz, mieli gladiusa ze strony lewej. I to jest... I Krasus zaprezentuje. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak szermierka gladiusem. To jest generalnie, ja na to mówię, ćkaderko. Żadnej finezji właściwie głębszej w tym nie ma. Tylko legioniści dążyli do zwarcia, bezwzględnie do zwarcia, zwłaszcza jeżeli walczyli z przeciwnikiem, który dysponował na przykład ciężką bronią, długimi mieczami, czy na przykład Dakowie mieli parę ciekawych patentów, do zwarcia, jak najszybciej do zwarcia. I taką tarczą, proszę Państwa, może tak, można walnąć umbę, można wyprowadzić cios kantem tarczy, można walnąć po stopach, zmiażdżyć stopę. Także tarcza jest zarazem
ofensywna i defensywna, a ponieważ ona jest wklęsła, można wyskoczyć z szyku i błyskawicznie się cofnąć, więc jest to też ciekawe. Te tarcze na początku, na przełomie, no, może być na początku drugiego, przełom drugiego, trzeciego wieku naszej ery, one zaczęły zmieniać kształt, ale to wynikało właśnie ze zmiany taktyki. Rzym przestał być raczej ofensywny, a stał się defensywny. No i mieliśmy lepszą broń. I już zbliżamy się do końca. Natomiast, ile to waży, tak? Bo to jest też bardzo fajny patent. Tu zresztą wszyscy chodzą i sprawdzają, że to nie jest pianka. To nam się bardzo podoba. Tak, że pianka, plastik. Proszę Państwa, to nie jest wbrew pozorom ciężkie. Tarcza, w ogóle się jedna tarcza zachowała w Egipcie, historyczna. 100 lat temu ponad została znaleziona. Tarcza, możemy przyjąć, że ja wiem, 8 kilo mniej więcej. Rzadko kiedy więcej. Liczba 8 kilo tarcza. Lorica segmentata 9 kilo. Co ciekawe, kolega ma kolczugę, Lorica Hamata, i ona jest cięższa. Ona jest cięższa, no możemy przyjąć, że 12 kg. Centurion ma zbroję łuskową, to jest Lorica Squamata. I tu już Centurion może powiedzieć, że ona waży 6, tak. Ja się nie wiem. Tak. No i mamy jeszcze bardzo ciekawy hełm, który spokojnie chroni kark z tyłu od ciosów spoza tarczy, natomiast to jest wprowadzone taki, nazwijmy to, pas metalu, on jest naczulnik, on jest wprowadzony w jakby wojny z galami. On dawał nadzieję, że przynajmniej jak idzie cios mieczem z góry, to po prostu zerwie ci, prawda, płatek, a nie zerwie ci od razu twarzy. I tym optymistycznym akcentem kończę w imieniu swoim, własnym i Legionu Rabas. Ja się nie przedstawiłem, nikt z Państwa słuchał. Dziękuję bardzo.